proszę. Ja już poddaję posłowie. Dzięki. Okej. Okay. Cześć wszystkim. Dzisiaj trochę powiemy sobie o security. Jakiś taki szybki przegląd dosyć prostych i typowych błędów, jakie można znaleźć w web aplikacjach wszelakich internetowych. Czasem wynikające z błędu w konfiguracji serwera, czasem z naszej nieuwagi lub po prostu jakiejś domyślnej instalacji danej usługi. Jak się uda, to może zobaczymy, gdzie na jakich publicznych serwerach są domyślnie skonfigurowane jakie usługi. Zobaczymy, czy internetowe dobrze działa. Będę też zadawał jakieś może pytania do wygrania, będzie taka fajna koszulka, żeby dołączyć do naszej kolonii. Jakieś takie inne gadżety, które przygotowaliśmy. Zaczniemy sobie może najpierw od takiej właśnie krótkiej agendy. Rozróżnijmy sobie, czym jest podatność od dziury w samej aplikacji. Przejrzymy jakieś takie najfajniejsze niebagi, fuck-upy w historii IT. Podobno uczymy się na błędach, więc warto było sobie zanalizować, co ktoś kiedyś zrobił złego i nie powinniśmy tego już więcej powtarzać. Zanalizujemy, dlaczego ludzie włamują się na nasze serwisy. Popatrzymy sobie na MySQL-a, PHP i Apache, nie wiem, jest PHP konto. Może dalej jakieś prezentacje też tam zarzuci w tej temacie security. I jak się uda, to postaramy się pobawić z archiwami ZIP-a, trochę z Windowsem i dużymi lukami na Windowsie. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak starczy czas i czy tema się nam udadzą. No właśnie. Różnica między podatnością a dziurą. Dostaliście kiedyś do ręki jakiś taki dokument od firmy, która zajmuje się pentestami. Oni bardzo często za ciężkie pieniądze wskazują, że coś jest podatne na jakąś lukę. Ale to nie znaczy, że ta luka jest wykorzystywalna, eksploatowalna i nie można jej wykorzystać. Może być to jakaś podatność, że w piątek, w dni nieparzyste, kiedy za oknem jest wilgotno, dany system jest podatny na jakieś eskalacje uprawnień. Czy z punktu widzenia nas jako administratorów, czy jakichś właścicieli usług biznesowych jest już dziura krytyczna dla nas, czy nie? No być może nie. Ja właśnie często w tych wszystkich raportach mówi się o podatnościach. Czyli coś, co być może nie mieć realnego przełożenia na nasz system, jakim się zajmujemy. No i właśnie teraz możemy sobie cofnąć się troszeczkę w czasie i zanalizować sobie takie największe wtopy IT tak naprawdę. I pierwszą z nich była maszyna Terak 5. Tam występował race condition. Źle ustawienie, brak mechanizmów ochrony przed race condition, rezygnacja z budżetu i przy pewnych specyficznych ustawieniach i szybkiej pracy operatora pacjent był naświetlany zbyt dużą dawką promieniowania i po prostu zmarł. Tam kilka osób nawet zmarło. Więc to tak naprawdę dosyć poważna luka była, która przełożyła się na śmiertelne przypadki osób. Inna wtopa, to chyba bardziej znana, to jest chyba Adam 5. Ja jeszcze nawet na studiach, jak programowaliśmy w ADA języku, analizowaliśmy kod Arian 5. Ile tam milionów poszło z dymem? No, generalnie na Wikipedii też jest ten kod Arian 5. Jeśli dobrze pamiętam, tam do nowszego modelu rakiety wstawili starsze oprogramowanie. Na testach jakiś tam wstępny wychodzi, że działa. Skoro działa, no to niech to poleci. Jak wiecie, nie poleciała Arian 5. Duży fajerwerek się pokazał. I chyba są nawet filmy z tego, jeśli mi się wydaje, można gdzieś sobie obejrzeć. Kolejna wtopa warta 125 milionów dolców. I to chyba mniej niż systemy ZUS-u, mi się wydaje. Dokładnie. Więc tu też była taka troszeczkę wtopa. 25 września, chyba 2009 roku, jeśli dobrze patrzę w moje notatki, orbiter, który tam miał spadać w powierzchni Marsa, trafił na złą trajektorię. Tak, został pomylony system metryczny, anglosaski z metrycznym. Jednostki się pomyliły, nie było jakiejś tam konwersji, no i satelita znalazł się nie tam, gdzie trzeba. I jedyne zdjęcie, jakie wykonała, to to. Mars.
No, ja wiem, w tym filmie, w tym serialu CSI oni to by wyostrzyli, by zobaczyli wszystko. No ale niestety. Były też jeszcze fajne przypadki, które pamiętam na jakimś tam szkoleniu z Microsoftu. Opowiadali mi o magicznym liczbie 49.7. Każecie tą liczbę? Co to jest ta liczba? To jest po tylu to przekręca się licznik w 100 milisekundach. Dokładnie, wtedy Windows robił to, co każdy Windows restartował się, wygrałeś. Kubek, dzięki. Identyczny błąd, niedawno, bardzo podobny błąd, tylko że po 400 czy 900 dniach zmienił się na niektórych architekturach. A to chyba w Ubuntu. Nie. Mówimy o Linuxie. Tak, tam faktycznie się licznik przekręcał. I czytałem o przypadku jakiegoś dużego lotniska, gdzie do instrukcji oprogramowania lotniska dołożono informację: restartujcie system co 30 dni. No tak jest w instrukcji, tak się robi, ale mężczyźni czytają instrukcji. No i zresztą tak działało, raz restartowali 32 dnia, raz 35. No i w końcu działa po 35 dniach, to nie restartujemy wcale. No bo po co, skoro i tak działa. No i doszło do tej magicznej liczby i całe lotnisko siadło. Powody. Dlaczego ludzie, gdzieś tam, nie wiem, na Forchanie, na Facebooku, czy anonimowi, włamują się na serwis internetowy? I'm just the fresher, not the hacker, tak? Czyli po prostu podmienić stronę, rzucić tam trupią czaszkę chyba. To jest najczęstszy chyba przypad, mi się wydaje. No to zabawy. Spotykają się informatycy i mają imprezę jakąś, tak, w cudzym serwerze, tak? Zmienimy slajd. Wyzwanie, tak? Ja tego nie zrobię. O, też ostatnio. Najpodobniej 50% wypadków w życiu rzeczywistym kończy się, znaczy zaczyna się słowami: ja tego nie zrobię. Pozostałe 50% ja ci pokażę, jak to się robi lepiej. Political reasons, czy to jest oczywista jakaś, nie wiem, walka z rządem, możemy sobie przypomnieć walki z ARTA, jakieś tam DDoSy, inne cuda na strony rządowe, wielką mobilizacją. Patriotyzm, ostatnio, kto skakował rybki, bo ostatnio. Ale tam też coś takiego chodziło, no i dochodzimy później oczywiście jakieś revenge against the website. Tak, to jest nowa wersja. Do typowego dresa w szkole teraz, tak. A najważniejszy powód, najpoważniejszy, pieniądze. Tak, przepłyniemy do mikrofonu. Mocy obliczeniowej do spamu i tym podobnych. A najważniejszy, najpoważniejszy powód, pieniądze, czyli wykorzystanie do maszyn cudzych do wysyłania spamu i różnych innych brzydkich. Zgadza się. Czyli wykorzystanie cudzej maszyny to jest największy problem, bo też za tym stoją największe pieniądze, więc trzeba pozwolić prawie na tyle, co NSA. Jak się ubrą. Ja tylko dodam jedną rzecz, że oczywiście wykorzystywanie różnych luk jest bardzo skuteczną metodą, stosowaną metodą wywierania na przykład zemsty na kimś, ale z mojego doświadczenia najczęstszą metodą wbicia się gdzieś i rzeczywiście wykonania tej zemsty jest na przykład zwolniony pracownik, któremu nie odebrano prawa dostępu. Uprawnień. To się zdarza, bo dzisiaj mam dostęp. Chciałem to dodać, byśmy nie zapomnieli o takich prostych rzeczach. Tak. Informatyk, administrator, który jest zwalniany w zły sposób, ma jeszcze dostęp przez najbliższe x lat. Często słyszymy o takich. Lub zostawia sobie jakąś lukę w systemie. No i potem się mści na swoim pracodawcy, jakim cudem śmiałeś mnie zwolnić tak naprawdę. No właśnie, teraz możemy spróbować porozmawiać trochę MySQL-em. Gdzie pamiętam, byłem na konferencji FOSDEM i tam ludzie z Postgresa bardzo się śmiali z ludzi, jakie są w MySQL-u. No właśnie, domyślnie taki MySQL, taka baza, która jest powszechnie używana w wszelkich hostingach praktycznie, ma coś takiego, jak są użytkownicy uprawnieni, ale nie ma grup. Domyślnie MySQL nie tworzysz grup, w których możesz nadać uprawnienia. Możesz to zrobić za pomocą dodatkowych pluginów. Możesz stworzyć na przykład użytkownika do takiej bazy, jakie typy zapytań, z jakiego hosta możesz się łączyć. To dosyć proste są te
uprawnienia wspiera szyfrowanie SSL, czyli komunikacja jest, ale jest domyślnie wyłączona. Posiada natywne funkcje szyfrujące, które szyfrują nam dane, ale one nie wszędzie działają. I kto wie, gdzie, jeśli uszyjemy natywnej funkcji szyfrującej MySQL, gdzie taka dana nie będzie szyfrowana. Okay. Czyli insertując dane do bazy, zaszyfrujemy je, ale informacja trafi w sposób niezaszyfrowany na przykład bin logu użytego do replikacji. Domyślnie lub bez hasła, to chyba standardowo jest. Tam jest nawet taki skrypcik MySQL Secure Install czy coś takiego, który powinniśmy uruchomić i on przeprowadzi nas przez proces utworzenia hasła dla użytkownika root. Uprawnienia super i file. To jest takie dwa ciekawe uprawnienia, które... No właśnie, co one nam pozwalają zrobić? Na co pozwala... Mamy insert, update, select, create a product table. Na co pozwala nam super, na co pozwala nam file? Tak. File pozwala na pisanie jako proces MySQL-a. Czyli jeżeli mamy uprawnienie file, jako zwykły użytkownik, możemy pisać po systemie plików tam, gdzie mamy MySQL dostęp. I to jest bardzo fajna rzecz, którą można wykorzystać. Iwa postara się pokazać na demo. Domyślnie służby na każdym interfejsie. W domyślnych ustawieniach nie loguje nawet prób błędnych logowań. Czyli my nie wiemy, czy ktoś nie próbuje na przykład brute-force'ować naszego MySQL-a. Bo on tego nie loguje. No i komunikacja domyślnie jest tam plaintekstowa z MySQL-em. No właśnie. Spróbujemy pobawić się w takim właśnie uprawnieniem file, który pozwala nam pisać jako użytkownik MySQL. I za pomocą takiego selecta możemy zapisać wynik tego selecta w pliku varli, MySQL, MySQL bin i tak dalej. Do tej ścieżki. Potem możemy spróbować, to jest podatność właśnie, możemy spróbować potem uszkodzić tę bazę z danym jakimś, nie wiem, DDoS-em, innym atakiem, a na szczęście potem czekać, aż administrator zacznie robekować dane. I robekując dane, powiedzmy, jakichś bin logów, wczyta nasz numer, który my stworzyliśmy. A w tym bin logu my sobie zaszyjemy stworzenie uprawnień dla naszego użytkownika pełne uprawnienia root. Więc zobaczymy, czy mi się to uda zrobić. A to zwykły użytkownik dostaje te uprawnienia do pisania? Nie, nie dostaje, ale wiesz co, powiem ci, w takim hostingu kiedyś na VHub miał. Domyślnie wszystkie uprawnienia. Czyli powiedzmy, miał jakiś tam wirtualny serwer i dawałeś, nie wiem... Ale baza chodziła nie na jego będzie użytkownika, czy... Tak. Ale to bardzo często jest tak, że po prostu jak ktoś nie wie, po prostu klika wszystko, a nóż widelecko mu to się przyda, tak? Zresztą bardzo często się spotykam z tym, że pytam deweloperów, jakie potrzebujecie uprawnienia do bazy danych. Wszystkie. To logiczne jest nawet czasem. Wszystkie operacje, jakie mają. Tak. Stworzymy sobie użytkownika, on się nazywa Elmer i ma prawa tam łączyć się z localhostem. Damy mu właśnie teraz uprawnienie to file. Stworzymy sobie bazę danych, do której Elmer będzie miał jakieś tam prawo zapisu. Teraz damy mu uprawnienia do tej bazy danych, ale tylko select. I w tej bazie możemy stworzyć jakieś tam tabelkę. No dobra, teraz spróbujmy podłączyć się do tej bazy jako użytkownik Elmer. Okej, i to co chciałem wam pokazać, to spróbujmy wrzucić właśnie tego. Pytanie, aha, tego selecta wam przygotowałem. Ale to zrobimy jakieś zupełnie inne demo. Gdzie w MySQL-u, w jakiej tabeli są przechowywane hasła? MySQL users. Denied, zgadza się?
No nie ma tam dostępu. Co jest nawet dosyć ciekawe, ale słyszeliście o czymś takim jak widoki w tabelach? To jest taka wirtualna, powiedzmy, tabela, która jest jakimś selectem. I to, co ja spróbujemy zrobić, to za chwilę wam pokażę. Najpierw wrócimy do tego... aha, to jest ta tabela. Sorry, nie to skopiowałem. Najpierw spróbujemy zrobić, tak jak wam mówiłem, tego śmiesznego... Może jeszcze się nie pozawijało, to jest dosyć długie zapytanie. Fine select power. Takiego selecta, on jest tutaj szesnastkowo zapisana jakaś wartość, zapisaliśmy do takiego pliku. Zgadza się? Do takiego pliku. Ja sobie wyjdę z MySQL-a i pobierzemy zawartość tego pliku. No i jakbyśmy rollbackowali bazę danych z takich binnowów, to w tym momencie przypadkowo administrator rollbackując wykona taki SQL. Czyli da wszystkie uprawnienia dla użytkownika manory z hasłem manory. I to jest właśnie dlaczego nie powinniśmy dawać użytkownikom uprawnień file, bo mogą pisać po file systemie tam, gdzie MySQL ma dostęp, czyli nie wiem, w jego logach, w jego binogach, które są replikowane gdzieś tam na zewnętrzny serwer. I może nam się udać to wykorzystać do wstrzyknięcia własnego użytkownika. To jest taka jedna rzecz. A druga, ja wrócę do tego naszego użytkownika Elmer. Jak już pamiętamy, nie miał dostępu do bazy MySQL Users. Ale dobra, skoro mamy prawo pisać jako użytkownik MySQL, to stwórzmy sobie tabelę, która jest widokiem, który może tam sięgnąć. Co jest dosyć ciekawym objawem. I mniej więcej tak wygląda widok, który jest zwykłym plikiem własnym zdefiniowanym w postaci SQL-a i zapiszemy go do pliku widok FRM, tak? I teraz wrócimy do tej bazy Elmer i zrobimy show tables. Mamy już tabelę widok, który wcześniej nie tworzyłem i jeśli zrobię coś takiego, to już mam te właśnie hasła z tabeli MySQL Users. Bo wcześniej stworzyłem sobie plik widoku, tworząc tabelę. Dosyć ciekawe możliwości daje nam MySQL. I to nie jest jego błąd. To jest po prostu taki typ uprawnień. Nie wiem, gdzie się wykorzystuje, to znaczy to uprawnienie file przydaje nam się do momentu, jak chcemy, że nie jakieś saleta, może wyrzucić na nasz plik. Ale all tu wystarczy, żeby to nadać? Wiesz, to chyba nie. Chyba to jest dodatkowe uprawnienie, które musi dać tak samo jak chyba super i chyba trigger. Przez przypadek chyba nie, ale bardzo często w PHP MyAdminie nam ludzie klikają zaznacz wszystko i no jak deweloper mówi to daj mi wszystkie uprawnienia, to on mówi dobra, lepiej ci dam wszystkie uprawnienia i za chwilę masz do mnie wrócić i mi truć tyłek, że coś nie działa. I daj powiedzmy takie uprawnienie super, które może pozwala na modyfikowanie parametrów uruchomionych w MySQL na żywo. Jakiś tam limit połączeń, wielkości buforów i tak dalej. No to jest dosyć niebezpieczny zasad, że możemy pobawić się w, nie wiem, próbę dehaszowania tych, deszyfrowania tych haseł. Więc no, to jest właśnie taki minus, jak nie znamy, co robi ten MySQL i do czego dane uprawnienie jest wykorzystywane. Ja właśnie bez to, co pokazałem. To taka uwaga, że podsłuchiwanie jest nie na miejscu, ale podglądanie już czemu nie, bo możemy sobie spokojnie... Krzysiu, od ciebie się do zdjęcia chcesz. MySQL też można spokojnie podglądać. On domyślnie chodzi na porcie 3306. Kamil, mogę jeszcze zadać pytanie? Tak. Bo właściwie o nim tylko nie to, już wcześniej słyszałem. Ale pierwszy raz widzę na sesji, że strzykujesz coś i od razu masz na bazę na sesji, że możesz obciekić właściwie, no z tego poziomu już mogłeś niestety, nie? Wszystko mogę. I to właśnie tak mnie ciekawi, bo czemu jeszcze nie widziałem tego w SQL mapie? W czym? W SQL mapie. A nie wiem. Może SQL map do czego innego chyba służy. On szuka chyba
SQL Ninja Chrome, jeśli dobrze pamiętam. Tak samo jak SQL Ninja. Tak, a jeżeli już znajdzie, pozwala mi zrzucić bazę. I to mnie właśnie ciekawiło, bo on pozwala dojść do shella, ale nigdy nie potrafiłem z tego shella wykonać jakichkolwiek, nie wiem, inserty tego typu rzeczy, mimo że miałem outfire. Więc po prostu no, ciekawiło mnie. Mam jakiś pomysł? No, zawsze możesz zgłosić im bagaż i możesz to kodować to. Nie, nie bawiłem się z SQL mapą, a nie z SQL Ninja, ale one są dostępne w tym fajnym Linuxie. Niech mi się rozgrywają. Tak, no, to wszystko jest. No właśnie, podsłuchiwanie jest już nie na miejscu, ale podglądanie tak, bo możemy taką komunikację z SQL sobie podglądać. I bardzo często widywałem gdzieś tam w sieciach klienta, że na zewnątrz łączyli się ze swoimi bazami danych gdzieś tam, nie wiem, w jakichś firmach hostingowych, normalnie plaintextem port 3306. Bez żadnego szyfrowania, więc zwykły prosty TCP dump puszczony na konsoli, słuchamy sobie całej komunikacji z bazą danych, jak to są inserty, jakie tam hasła są wysyłane i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No tego było sporo, tak naprawdę. No tak, ale poza MySQL-em, znaczy MySQL dobrą bazą tak naprawdę. MariaDB jest chyba lepsza, prawda? Ale mamy też jeszcze inne takie języki, które możemy się przyjrzeć. No właśnie, jest PHP. Powiem, że najkrótszy to programista, programista PHP, tak? Nie właśnie, powiem, co oznaczają takie długie ciągi znaków. Do czego je można wykorzystać? To też nie jest luka, dziura PHP, ale możemy do czegoś wykorzystać, coś nam powie o tym systemie. To są góry generujące logo PHP, tak. To zostały 5 mieczy z tego, co wiem, wyłączone już. Domyślnie? Dobra, masz? Kubaczek na siebie? Tak, to są takie magic stringi. Jeśli dokleimy sobie takiej strony internetowej, PHP napisanej, która jest, ma domyślne PHP INI, i chyba w większości repozytorów na dystrybucji ma domyślne PHP INI, to wyświetli nam się logo PHP. I w zależności od tego, jaka to jest wersja PHP, zobaczymy albo twarz z rybkami, albo niebieskie wysłanie i tak dalej. Co to nam daje? Bez używania nmapów i innych cudów, możemy domyślać się, w jakiej wersji jest PHP na danym systemie, a co za tym idzie, domyślać się, jakie są luki podatności na tym języku i czego możemy się spodziewać. I takim ulubionym moim przykładem jest strona Uniwersytetu Łódzkiego. Administratorzy, znaczy studenci tej uczelni są dalej tutaj z nami. Mam nadzieję, że kiedyś zgłoszą się do uczelni, żeby to poprawili. Doklejamy w URL-u tak po prostu ten magic string i interpreter PHP zgodnie z ustawieniami pokazuje nam obrazek. Jest to obrazek zamazany PHP, więc jak wrócimy do prezentacji PHP między 5.1.3 a między 5.2.13. Stare? Bardzo stare. Teraz mamy już chyba 5.4 i 5.5. 5.3 nie wiem, czy jest jeszcze supportowane. Chyba są tylko do końca roku paczki security puszczane przez PHP. Więc znowu, to nie jest luka, ale to jest jakaś informacja, która nam daje coś, jakąś wiedzę na temat serwera. Jest jeszcze drugi PHP string, który pokazuje nam listę chyba twórców PHP czy coś takiego. Czy możemy zobaczyć, czy to działa. Credits, to zapisane. Ja sobie rzucę tutaj, bo ciężko mi widzieć. Tak. No to wygląda tak mniej więcej. Wygeneruje nam PHP taką stronę z twórcami. Kiedyś się zastanawialiśmy, czy by nie zrobić porównania pomiędzy wersjami PHP i czy się lista autorów nie zmienia, czy nie pojawia się autor jakiegoś krytycznego fixa. Jeśli go nie ma na tej liście, to wiemy, że ten fix nie załatany na przykład. Jeden z takich pomysłów, a jak zwykle brak czasu. No i dalej takie informacje, które domyślnie wypluje nam serwer na przykład sam z siebie w główkach. To pierwszy rezultat jest z domyślnej instalacji Apache z PHP na Ubuntu jakimś. Jeden z tam najnowszych, to z tego roku. Więc znamy wersję PHP, OpenSSL i tak dalej. Jeżeli ustawimy takie dyrektywy w Apache jak server tokens prod, server signature to off i trace enable off, gdzie też tam jest, są jakieś podatności na to,
a pan się pochwali tylko takimi nagłówkami. Zdecydowanie mniej będzie gadatliwy, mniej informacji zdradził z samym siebie i o tym, że nasza, nie dowiemy się, że to jest to bunt. Znaczy możemy próbować w inny sposób odkrywać, że jest to bunt, czy jakimś, nie wiem, NMAP-em, PCVP, fingerprinting i tak dalej. No takie mam obrazki. No właśnie, jeszcze DNS. To jest w ogóle bardzo fajna usługa, bo jak jest, brakuje jednej dyrektywy, nazywa się Allo Transfer ustawiony i domyślnie chyba też nie widziałem, ani w CentOSach, ani chyba w Fedorze. Być może gdzieś tam jest nawet w BD? Mi się wydaje, że tak zaczął grać swoje IPC do no, gdzieś to na pewno jest, ale w większości dystrybucji tych prostych w użyciu nie mamy takich rzeczy, bo coś nie działa. Typu, jak coś nie działa, to jest zainstalowany na systemie z Linux, co robimy? No wyłączamy go. To na większości tutoriali było Seden for Zero albo wyłączyć z Linuxa, tak? I to nawet w jakichś ważniejszych, bądź poważniejszych serwisach i typu CHNOT777, jak nie masz praw zapisu, tak? To jest po prostu ulubione. No i takim dobrym przykładem na gadatliwość DNS, tak, który jest skonfigurowany, może być DNS Poczty Polskiej. Widzimy, że Poczta Polska leży na, utrzymywana jest na dwóch DNS-ach, DNS-1 i DNS-BNDG2. Możemy z nimi pogadać sobie. Czyli co? DIP, AXFR, czyli takie polecenie do tak zwanego transferu stref. Spróbujemy pogadać z tym pierwszym DNS-em o domenę. Transfer fate, tak? No dobra, nie poddajemy się, jest jeszcze drugi DNS, może tam się pomylili w konfiguracji. Spróbujemy spytać się na drugi DNS, co wie na temat tej domeny i subdomeny. No nie wierzę. Co za złośliwcy. No nie wierzę. Poprawili. Cwanek, dobra, poszukam sobie coś innego, tak nie można być. Ale wtedy bym się dał tak? Dobra, to popsuli prezentację. Poszukam czegoś szybko. Gdzieś to na niego. Dobra, zaraz może znajdziemy. Nie, ja w ogóle całą listę pokazywali, czego to oni tam nie mają i można było spokojnie znaleźć adresy IP i firewalli, VPN-ów, testowej wersji Poczty Polskiej, nowego systemu e-poczta z domyślnym hasłem tam adminami i tak dalej. No generalnie dużo tego było. No, widzę, że się już nie ma tak dobrze jak kiedyś. O, ale dobra, ale Wikipedia. Ale Wikipedia nam zdradza jakieś subdomeny pod sobą, tak naprawdę. 100 lat Wikipedia.pl, no, Poczta Polska była bardziej gadatliwa. Szkoda, że nie zrobiłem żadnego print screena. Premier PL? Sprawdź. Co się ma nagranie? Nie no, Premier PL to chyba nie, ale możemy spróbować DNS premier.pl. O nie, 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 tak. Poczekajcie. To się uda. Pisałem chłopakom, żeby to wyłączyli, ale się tego nie zrobili. No, poprawili się. No, ale można w ten sposób szukać. Zaszokowała mnie Poczta Polska, bo ten błąd, no nie wiem, z 4-5 lat istniał tak naprawdę i naprawdę tam cuda na cuda były pokazywane od tych firewalling wewnętrznych. No i właśnie to jest taki przykład, znaczy na prezentacji mam jeszcze, jak widzicie, zrzut adresów IP
testowych serwisów jakieś na pocztę kosmic, można po prostu normalnie wejść, był otwarty na świat. Czasem pojawiały się jakieś błędy, które programista, nie wiem, średnika nie zagrał, tam się kawałek kodu na wyblu, musi zobaczyć, jak to wygląda, odświeżać często, może hasło gdzieś jest zapisane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo z takimi testowymi systemami, które są wystawione na świat, to trzeba też bardzo uważać. Wychodzi chyba taką wpadkę, że na testowym środowisku trzymali dane z bazy produkcyjnej. I w trakcie tam deweloperki ktoś odkrył właśnie poprzez rozmowę z DNS-em, gdzie mają ten testowy system. Przedtem i zobaczył, że ten sporo lub który dopiero w następnej wersji tam gdzieś serwisu będą. On był deweloperska wersja, tak? Więc tam nie ma zabezpieczeń. Jeszcze tam, gdzie można wyszukać podatności w serwisach, to bardzo często w wersjach mobilnych stron. No bo w wersji tej zwykłej, żeby się zalogować, zarejestrować, trzeba przepisać kapcze, jakieś tam pola formularza wypełnić. W wersji mobilnej tego nie ma. Wersja mobilna jest uproszczona. Login, hasło. Nie ma kapcze, nie ma jakichś dziwnych JavaScriptów, które nam utrudniają życie. Więc bardzo często wersje mobilne są mniej zabezpieczane niż te przeglądarkowe, bo urządzenia mobilne jednak są ograniczone i wydajnością, i ekranem, i samą cierpliwością ludzi. Wyobraźcie sobie, wypełniać 10, nie wiem, pól formularza, żeby się zarejestrować. Kolejny taki przykład, który bardzo często, znaczy był wykorzystywany w serwisie BLIP, to jest plik cross-domain XML. Kto wie, za co odpowiedzialny jest plik cross-domain XML na serwerze i dlaczego nie powinno być tam gwiazdki? Prelegenci mogą kubki wygrywać. A skąd wiesz, że jest to prelegenta? Czytałem agendę. Generalnie ten plik określa, jakie hosty mogą wykonywać requesty do danego sajtu. Na przykład z Flasha. Gwiazdki należy tam dawać, no bo wtedy pozwalamy wszystkim. Tak, pozwalamy wszystkim. I na plipie był właśnie cross-domain XML z gwiazdką, co oznaczało, że na przykład Flash, jakaś banerek na demotywatorach, miał prawo wykonywać się na domenie BLIP. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie kupujecie baner. Nazywamy to też techniką wodopoju, gdzie kupują baner na demotywatorach. Ludzie sami tam przychodzą, wyświetla im się banerek. Flash przydziała jakby za przeglądarką. On jest poza przeglądarką, ma inne polityki bezpieczeństwa. I ten Flash sobie wtedy idzie requestem do BLIP-a, bo o to go prosimy. To jest nasz spreparowany banerek. Sprawdza na BLIP-ie, czy on może się wykonać z domeny demotywatory, bo tam go żeśmy zobaczyli. Zgadza się? Ponieważ jest tam gwiazdka, to BLIP mówi spoko, możesz się wykonywać. I ten Flash co robi? Szczytuje cookie nasze z BLIP-a, robi jakiegoś posta i jest OK. Ja mam takie demo, jak to mniej więcej wygląda w praktyce. Znaczy nie, oni się połączyli z wykopem. Upadną. Dobra, ja... Okej. Jestem jakieś tam zalogowany na jakiejś aplikacji. Coś tutaj sobie mogę poklikać. I generalnie tu jest pusty plik, którym ja postaram się zapisać. Teraz właśnie to, co jest najważniejsze, to... Chyba... Wyobraźmy sobie, że to leży zupełnie na innym serwerze, pod inną domeną, demotywatory.pl, tak? Mogę zrobić dodatkowe IP, ale nie miałem czasu. Wchodzimy, odpalił się nam w ten flash, tam robił taki zielony kwadracik i on się wykonał z innej domeny i jedyne co zrobił, to zalogował się, znaczy poprosił przeglądarkę, powiedz mu co widzisz w tym okienku i zrzuć to do pliku tekstowego. I on wtedy zczytuje dokładnie to wszystko, co widzi użytkownik. Tu nie ma żadnej w tym magii. Ja pokażę wam to. Jak wygląda jak to wygląda w kodzie źródłowym. Okay. Tak mniej więcej wygląda ten kod tego flasha, który się odpala. I jego zadaniem co jest? Jego zadaniem jest załadować zawartość z innej domeny, tam gdzie użytkownik, który ogląda flasha, ma dostęp, jest zalogowany.
i przesłać całą wartość do naszego serwisu. I to wszystko. Czyli wyobraźcie sobie, że jesteśmy zalogowani na jakimś panelu administratora wewnętrznej naszej sieci na przykład. Ktoś nam na gadu-gadu wysłał link do śmiesznej stronki. My tam wchodzimy, klikamy, otwiera się flash. Coś tam się dzieje, my oglądamy, a w tle idzie request za wartością naszej strony, którą my chcemy uzyskać. I to jest taki prosty przykład. Ale jak to w świecie bywa, można będzie zrobić automat i zbudowano coś, co się nazywa malaria. Takie proxy. Jeżeli znajdziemy serwis, który ma w cross-domainie gwiazdkę, jeszcze pokażę, jak wygląda ten wadliwy cross-domain. O czym to jest mowa? To chodzi o tą gwiazdkę dokładnie. Czyli jeżeli wrzucimy taki plik na nasz serwis, to znaczy, że dowolny inny serwis, flash z innego serwisu, może odwoływać się do danych w naszej domenie. I to jest taki CHMOD 777. I stworzono właśnie malarię, która na przeglądarce ofiary gdzieś tam w okienku otwiera się nasz flash z filmem, a my za pomocą takiej fajnej konsolki wydajemy requesty do przeglądarki ofiary i chodzimy po tych stronach, do których mamy dostęp. Taki proxy sobie budujemy. Jego flash z przeglądarki łączy się z naszym serwerem, a my się podpinamy do tego serwera naszą przeglądarką i wpisując adres jego wewnętrznej sieci wykop.pl, allegro.pl robimy request do flasha, flash wtedy robi request do użytkownika i content wysyła z powrotem do nas. I za pomocą właśnie tej malarii możemy bez problemu chodzić jako użytkownik i również w sieci wewnętrznej. Jest przygotowana wersja na flasha i na Silverlight'a. Jeśli ktoś jeszcze używa Silverlight'a, flasha. Tak to mniej więcej wygląda z nimi. Już nie mówiąc o tym, że ktoś aplety jackowe pozwala uruchamiać w przeglądarce. Pilocie też tam są czasem jakieś bawie, jak mówi Jacek ostatnio, z przekręceniem licznika. Jeszcze zobaczę, czy mam jeszcze jakieś inne przykłady. Jeśli macie pytania, to zadawajcie w trakcie. Ja poszukam, co jeszcze zdążyłem wam przygotować. Może coś się z Windowsem uda zrobić. Tam też były. Czy mam jakiegoś Windowsa? Mam Windowsa. Jak się Windowsa pokazuje? Tak. To jest Windows. Jest Adyjczamy nawet. Taki bardzo popularny zipowy fork bomby. Pewnie słyszeliście o tym. Czyli na przykład takim fork bombą to jest chyba rzip, który rozpakowuje się do era. I tak w kółko można. Czyli generalnie jest to zip, który jest sam w sobie zapakowany. Możemy w nieskończoność go rozpakowywać. Wyobraźcie sobie serwis, w którym uploadujemy pliki i te pliki po stronie serwera są rozpakowywane, rozpakowywane. I mamy ustawione jakieś na PHP, na przykład ustawiony max execution time 600 sekund. I robimy takie 10 uploadów. I wszystkie 10 wątków tam Apache'a próbuje to rozpakować, nieskończoność. I dopiero się skrypt wywali, kiedy max execution time tego polecenia, całego rozpakowywania się wykrzaczy. No chyba, że używamy chyba polecenia z shell exec, które wyskakuje poza max execution time w ogóle i zabijemy serwer, dedosując go na przykład. Jak w ogóle... To w ogóle jest też ciekawe, bo każdy z programów inaczej... Akurat... O! Każdy z programów widzi inaczej taki zip. Mamy na przykład... Abstract też, ale 42... Tak. 42 pliku nie będę rozpakowywał. On, jak widzicie, zajmuje 42 kilo. Po wypakowaniu dochodzimy do już petabajtów danych na dysku chyba. Już nie pamiętam dokładnie, ile musiałbym zerknąć prezentację, ale generalnie tam 42 zip jest lib 0. Teraz może tworzę w Total Commanderze, on jest jakiś bardziej stabilny będzie. Dobra, wchodzimy do 42 zip, do lib 0. Tam jest book, chapter, doc, page. I plik, który ma zerowy rozmiar, ale chyba go wypakujemy. Najwyżej to zabije, no.
Ten plik chyba ma 4 giga czy coś. No i teraz policzcie sobie, ile tych plików tam jest i ile danych z pliku 42-gigowego potrafimy... No to już może na maszynę. Okej. Jednak demo działa. Tak, niektóre pliki... Ubi się, psia. Ja w ogóle jest, sam format ZIP też jest ciekawy. Sam sobie. Ale okej. Ale co się robi z Windowsem, jak nie działa, tak? To jest od dziecka nie uczona. Robi się tak. Mam nadzieję, że on mimo wszystko się uruchomi. Więc to jest format ZIP. W formacie ZIP jest tam w różnych segmentach jest kilka nazw w pliku, więc możemy jeden odpakowywać ZIP-a może widzieć nazwę A, zupełnie drugi może widzieć co innego. To już pomijam w ZIP-y, ale jest taki jeden, pewnie się temu uruchomi. Jest taki jeden fajny format pliku, który jednocześnie jest PDF-em, exe-kiem, jar-em i HTML-em, CSS-em. Wyobraźcie sobie taki plik i co więcej, on działa i na Macach, i na Linuxach, i na Windowsach. Totalny kombo. Czyli uploadujemy plik, który dla formularza PDF-owego jest na przykład jar-em albo jakimś tam, nie wiem, PDF-em, a po stronie systemu on będzie widoczny jako exe. Ja zaraz go szybko znajdę w internecie i możemy go spróbować uruchomić w tym. Uruchomić go, spróbować na tym Windowsie, zobaczyć jak to działa. Dobra, ten Windows działa. Jakąś przeglądarkę. CoreCamix to się nazywa. Jak widzicie, jest to exe, PDF, jar i strona HTML-owa jednocześnie. No i co on pobiera? Zapychacie internet torrentami? Ba. Czekaj, może lokalnie to pójdzie. No i przestało działać. Internetów nie ma. Albo mało miejsca na dysku. Bo jak tu tego nie ma, niestety. I gdzie? Zobaczymy, czy na dysku Xeon gdzieś nie został. Nie. Może wtedy go trzymać. Ale generalnie zmieniając tylko dla Windowsa rozszerzenie, końcówkę i klikając... Uruchom program antywirusowy. Gdzie? No nie mam licencji, nie można. Dobra, też jedną rzecz może się uda nam pokazać. A propos PDF-ów. Zobaczymy, czy nam wyjdzie. Ja wyłączę tylko jednego Linuxa. Mamy Linuxa Ubuntu. I 15 minut na demo. Tak, damy radę. Nie, damy radę chyba. Macie jakieś braki w międzyczasie, jakby co to zadawajcie pytania. Jest sobie ten nasz Windowsik. Ja muszę uruchomić tego command line'a i będą jeśli dobrze pamiętam, adres IP jest 5602. Dobra, to już wiemy jaki jest adres IP tego Windowsa. Na międzyczasie odpalimy sobie, jak to w Ubuntu działało, bo to zawsze jakoś tak dziwnie. Słyszeliście o Metasploitie pewnie? MSF Console bodajże. Taki duży kombajn tool napisany w jakimś trudnym, ciężkim języku, Rabiu chyba? Czy coś takiego? Czyni cuda generalnie. Podaj adres IP ofiary, wciśnij Enter i czekaj na wynik. Tak mniej więcej wygląda z Metasploitem. Metasploit nam się załadował, ja w tym czasie jeszcze odpalę sobie drugi terminal, muszę zobaczyć jaki adres IP. No tak, bo mnie przed chwilą był terminal, już go nie ma. Zaraz zarywasz. Jakie my mamy IP tutaj? IP mamy 103, okej. Dobra, skoro mamy adres IP 103, to w Metasploicie był taki kiedyś, dawno temu w jakimś PDF-ie był. Tabulator, bardzo fajny.
dokładnie działa dopełnianie składni, file format i to była Adobe QuickTime. Taka luka była związana z tym związana. Ustawiamy jakąś tam wartość. Ale wolno sobie działa to. Windows Meta Printer. Te printery potrzebujemy reverse TCP. I teraz ustawiamy, gdzie ma do nas się odwoływać. 192.168.56.103. To jest adres IP tego naszego Ubuntu. I export. I teraz w takim pliku root, dobra, stworzyliśmy sobie plik example PDF. W międzyczasie. Muszę skopiować ten plik i udostępnić go Windowsowi. Zobacz sobie Windows. I tak, miałem V. I jaka to była ścieżka? root.msf example. Lokal jeszcze. Gdzie Ubuntu ma domyślnie w www? Tutaj? Tak, nawet jakiś stary język za. Dobra. Wrócimy sobie szybko do tego Windowsa naszego i pobierzemy tego PDF-a, bo pobieranie PDF-u przydaje się tam i fajnie sobie. 103. Zapiszemy sobie na pulpicie. Dobra. Zapisaliśmy sobie na pulpicie tego egzampla. Ja jeszcze muszę teraz wrócić z powrotem do Linuxa, do naszego metaspointa. Multi. Trochę otwarł. Niestety to wolno działa na wirtualnym. Peter University CP. Jeśli nie pomyliłem IP-ków, to powinno wszystko zadziałać, eksploit. Słuchamy teraz na takim adresie. I teraz jeśli uruchomię tego PDF-a, mam nadzieję, że Adobe się wykrzali, nie było jakiegoś update'u, wykrzalił się. I w tym momencie się podłączyliśmy do Windowsa. Już zarządzamy tym Windowsem, mamy podstawowe polecenie typu help. Jeśli nie wiemy, co możemy robić. Na przykład, hashtag, fajna funkcja. Dum. I możemy je zrobić literkę. Możemy zrzucić właśnie haseł z Windowsa, do którego się podpiszmy za pomocą PDF-a. Mamy możliwość, to jest w ogóle fajne, nagrywać to co z mikrofonu, możemy podłączyć się do webkamerki na takim laptopie, możemy zestawić sobie sesję VNC, możemy robić print screeny, uruchomić. Trzeba przelać, już nie pamiętam jakie są polecenia. Przelać. Bo w ogóle być to przelać, tak? Generalnie możemy wszystko zrobić. Za pomocą takiej, powiedzmy, luki, która gdzieś była w interpretacji PDF-a przez Adobe. Zostało mi 9 minut. Dobra. To czy macie jakieś pytanka jeszcze? On działa teraz na uprawnieniach tego użytkownika. Ten PDF? Chyba tak. Ale tam chyba jeszcze możesz jakieś inne payloady wrzucać, gdzie jest podobne uprawnienie nawet. Tak mi się wydaje. Użytkownik go nie zamknął? Proszę pytania tylko przez mikrofon. Czy użytkownik tego nie zamknął? To troszeczkę trwało, ale wyobraź sobie, że jest to skrypt. Wchodzisz na stronę, klikasz PDF-a, a po drugiej stronie jest serwer Netasploita, który jak dostanie połączenie, wykonuje szereg kroków, zrzuca hashdana, wgrywa się trojana, cokolwiek i tyle. Tu już możesz to tak naprawdę zamknąć, ale już
atakujący jest w twoim systemie i automatem coś tam już mógł naprawdę wykonać. No, można się tutaj pobawić, uruchomić sesję więcej, nawet zainstalować, podglądać ekran. No, cuda można. To jest akurat była prezentacja ręcznie, że to robimy, ale mówię, to można spokojnie sobie skryptować. Nie, ja nie chcę tej aktualizacji. A czy jak zrestartujemy komputer, to połączenie tam się urwie? Czy... Urwie się. Urwie się. Tak, urwie się połączenie i będzie trzeba, proszę, będzie trzeba ponownie uruchomić. A ile się tego wcześniej nie wróciło, żeby oddzwonił do nas? Na przykład, no dokładnie, no, ja sobie możemy wrzucić tam coś, co zostawia z powrotem włączenie, bo mi to startuje. Tutaj nie ma najmniejszego problemu tak naprawdę. Nie, to łatwo dodać. To tylko nasza fantazja, co my chcemy z tym zrobić. No jak widzicie, session died, już się rozłączyliśmy, bo tamta maszyna została wyłączona. Także to tak wygląda. I Metasploit jest znowu w tym fajnym Linuxie. Ja chyba nawet GUI do Metasploitera przez łeba, więc można to klikać sobie. To już w ogóle tak dosyć prosto wygląda. Więc... Jeszcze jakieś danka? Firewalla to działa? Tam do chyba 4 czwórki się łączyliśmy, ale możemy sobie w Metasploicie wygenerować PDF-a, który na połączy się dowolny port, który my chcemy. Na przykład taki port, który jest nawet w korporacjach, niefiltrowany z 80 zazwyczaj. I wystawiamy sobie coś na 80 porcie i to się łączy do nas na 80 porcie. To my jesteśmy serwerem, więc to klient, który otwiera tego PDF-a, musi się do nas podłączyć, nie w drugą stronę. Więc firewall też to powinna robić. Zresztą poza takim reverse TCP, gdzie my się podłączyliśmy do Windowsa, my nie musimy rzucać tam tego payloadu, możemy rzucić zupełnie coś innego do tego PDF-a, tak? To jest tylko przykład. Na przykład zmienić mu tapetę, używaj LibreOffice'a. Albo przynieść na jesień Linuxową. I tak dalej, i tak dalej. No, są możliwości tak naprawdę. To już nie. Nie ma pytań już? To dziękuję.